Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z ekonometrii chciałam Wam pokazać, jak otrzymać oszacowane parametry strukturalne w modelu, gdzie jest tylko jedna zmienna objaśniająca i jak to otrzymać drogą macierzowo, czyli klasyczna metoda najmniejszych kwadratów, zwana w skrócie KMNK. I jest generalnie zastosowaniem tego wzoru macierzowego i wszystkie operacje, które są w tym wzorze macierzowym, trzeba po kolei wykonać. Trzeba zacząć od tego, że jeżeli mamy jednozmienną objaśniającą, to ją trzeba zapisać w formie kolumny i obok w niej postawić wcześniej. Niektórzy mają za, ale ja najczęściej się stosuję wcześniej kolumnę składającą się z jedynek. Będzie ona potrzebna do oszacowania wyrazu wolnego. Kolumna składająca się z wartości zmiennej x służy do oszacowania wartości parametru alfa 1, który będzie stał w oszacowanym modelu przy tej właśnie zmiennej. Tak samo równocześnie trzeba wypisać wszystkie wartości zmiennej zależnej, czyli objaśnianej, bo mi się to zawsze myli. I to jest baza, z czym musimy wyjść do pracy nad wzorem na klasyczną metodę najmniejszych kwadratów. Pierwszym elementem, który trzeba będzie zrobić, to to, że macierz czyli macierz zmiennych objaśniających, transponować. Czyli wyznaczyć macierz x transponowany. Jeżeli nasza macierz, poprawnie mówiąc, ma zapis 6 wierszy, a 2 kolumn, czyli to zapisujemy jako 6 na 2, to nasza macierz transponowana będzie musiała mieć wymiary odwrotne, czyli będzie miała 2 na 6, czyli będzie miała 2 wiersze, a 6 kolumn. Czyli poprawnie jest przeprowadzić to tak. Zaznaczyć obszar o 2 wierszach i 6 kolumnach na początku. Ja tu sobie tutaj zwróćcie uwagę, to wyzeruję i wpisujemy w takie pole formułę z klawiatury. Równa się transponuj i otwieramy nawias. Excel podpowiada, że musimy tutaj wpisać tablicę, którą chcemy transponować. Tablicę, czyli jakiś tam zbiór danych zapisanych w formie wierszy kolumn. Ja zaznaczam, przytrzymując prawy czy lewy klawisz myszy ten obszar, wciskam Ctrl, wciskam dodatkowo Shift i wciskam Enter. Dopiero gdy to kliknę, wszystkie liczby będą transponowane. Zwróćcie uwagę, że Excel po użyciu Ctrl Shift Enter, takiej formułki, dodaje takie nawiasy, przepraszam, klamrowe. Teraz tak, macierz x transponowaną mamy. Potem trzeba macierz x transponowaną przemnożyć razy tą macierz wyjściową. Zostało to przeze mnie wykonane tutaj. Dlaczego to ma wymiary 2 na 2? Bo jeżeli mnożę macierz o wymiarach 2 na 6, a potem mam to tak w cudzysłowie, przemnożyć razy macierz o wymiarach 6 na 2, to wiemy, że wynikiem przemnożenia takich dwóch macierzy zgodnie z zasadami macierzowymi te 2/6 jako wymiary wewnętrzne muszą być zgodne, a wynikiem przemnożenia dwóch macierzy jest macierz, która ma wymiary zewnętrzne, czyli 2 na 2. Czyli tak nieformalnie zapiszę, że będzie to 2 na 2. Dlatego ten wymiar będzie tutaj zapisane, a potem już zrobię, że tutaj. Powiem później oczywiście dlaczego. Żeby dwie macierze ze sobą przemnożyć, musimy trzymać się kolejności. A więc x transponowane mnoży razy macierz x-ów. Jak to zrobić? Ja sobie to oczywiście naturalnie usuwam, żeby jeszcze raz to przeliczyć i patrzymy, jak liczymy. Równa się macierz, bo tak brzmi formułka, kropka iloczyn i otwieramy nawias. Jeżeli dobrze wpisaliśmy formułę, wszystko powinno być dobrze, taka podpowiedź powinna się włączyć. I jeżeli mamy przemnożyć macierz x transponowane, a potem razy x, to trzeba macierz x-ów transponowanych najpierw zaznaczyć, potem dodać znaczek średnik,
Potem zaznaczyć macierz x-ów jako tą drugą macierz do mnożenia. Musimy się pilnować wymiarów. Wciskam Shift, żeby zamknąć nawias nad zerem. I znowu Ctrl, dodaję Shift i dociskam Enter. To, co otrzymuję, to jest szybkie przemnożenie macierzy x transponowane x przez macierz x-ów. To, co tutaj otrzymujemy, jest elementem niezbędnym do wzoru głównego na KMNK. Dalej, zgodnie z tym wzorem, widzimy, że tu jest jakby podniesione do potęgi minus pierwszej. W zapisie macierzowym oznacza to, że tą macierz, którą mieliśmy przed chwilą wyznaczoną, trzeba odwrócić. Odwrócić, czyli ją przekształcić. A w ten sposób przekształcić, że zastosować po prostu formułkę programu, gdzie jest ona znowu bardzo prosta do zastosowania. Musimy pamiętać o pewnej własności. Jeżeli odwracam macierz o wymiarach 2x2, to również wynikiem macierzy odwróconej 2x2 też jest macierz o wymiarach 2x2. I jak to faktycznie robimy? Zaznaczamy pole o tych wymiarach 2x2 i piszemy macierz, formułkę równa się macierz, .odw i w nawiasie wpisujemy tablicę, czyli ten zakres, który chcemy odwrócić. Znowu wciskam Ctrl Shift, czyli inaczej zamykam, a w sumie dobra, Ctrl Shift Enter i też powinien mi Excel zaskoczyć i dokończyć formułkę z tym nawiasem. To, co otrzymaliśmy, to jest jakby pierwszy człon głównego wzoru na klasyczną metodę najmniejszych kwadratów na tą alfę. Niektórzy oczywiście naturalnie mają zapisy, że to jest beta. Nie ma znaczenia, czy nazywamy to alfami, czy betami. Wynik ma być dokładnie ten sam. To jest kwestia matematyki. Jeżeli teraz drugi człon tego głównego wzoru to jest x transponowane przemnożone razy y, to się musimy zastanowić, jakie wymiary ma macierz y-ków, a jakie, już tutaj wiemy, macierz x transponowane. Macierz y-ków składa się aż z 6 wierszy, ale z jednej kolumny, a więc ma zapis 6 na 1. 6 wierszy, a jedną kolumnę. Jeżeli ja teraz przemnożę macierz x transponowane o wymiarach 2 na 6, czyli zrobię tak jak tutaj, i przemnożę razy macierz 6 na 1, to 2/6 jako wymiary wewnętrzne są ze sobą zgodne, a wymiary zewnętrzne, czyli 2 i 1, będą stanowiły tutaj wymiary macierzy końcowej, która będzie stanowiła iloczyn przemnożenia, czyli iloczyn jako wynik przemnożenia macierzy x transponowane przez y. To, co tutaj otrzymamy, będzie to niezbędny element do klasycznej metody najmniejszych kwadratów. I teraz, jak to faktycznie liczymy? Mówiłam, że to jest przemnożenie, a więc robimy funkcję matematyczną taką, jak była tutaj, czyli macierz iloczyn. Czyli zaznaczam to pole, w którym ma być wynik i piszę równa się macierz.iloczyn i otwieramy nawias. Musimy się pilnować kolejności, bo najpierw jest macierz do przemnożenia x transponowane, średnik, a potem zaznaczam macierz y-ków. Też odpowiedni zakres. Zamykam to w całą formułę i nie wciskam tylko Entera, ale po kolei Ctrl, Shift, Enter. Bo w przypadku obliczeń macierzowych musimy pamiętać o tym, że Excel po prostu tego wymaga przy macierzach. Ostateczny wzór, który musimy już zastosować, ostateczne przemnożenie, to jest przemnożenie macierzy x transponowane x odwrotna razy x transponowane y. Jak my to osiągnęliśmy? No znowu poprzez użycie formuły matematycznej. I teraz, jeżeli x transponowane x odwrotne posiada wymiary 2 na 2 i mam przemnożyć razy macierz o wymiarach 2 na 1, to dwójka i dwójka jako wymiary wewnętrzne są ze sobą zgodne, czyli takie same, a wymiary zewnętrzne, tutaj ta dwójka i ta jedynka, dadzą nam wymiar macierzy końcowej. Czyli nasza macierz końcowa też będzie musiała mieć wymiary 2 na 1. Będzie to zgodne i sensowne z tym, co my wiemy już o klasycznej metodzie najmniejszych kwadratów.
że jak jest jedna zmienna objaśniająca, to mamy dwa parametry strukturalne, alfa 0 i alfa 1, więcej nie ma ani mniej. I teraz, jeżeli muszę przemnożyć, to muszę zastosować formułę macierz, kropka iloczyn i otwierając wpisujemy macierz x transponowany x odwrotna, te cztery elementy zastosowuję średnik i teraz zaznaczam x transponowany y. Zaznaczam te dwa elementy, zamykam nawiasem i pamiętamy Ctrl Shift Enter. To co otrzymujemy to będzie oszacowany parametr alfa 0 i oszacowany parametr alfa 1 w zastosowaniu klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.